Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy projekt pod tytułem Mapy wydatków miast. To jest projekt, który znajdą Państwo na stronie mapywydatków.pl i będziemy na nim prezentować sukcesywnie mapy wydatków kolejnych polskich miast. Po co coś takiego robimy? Otóż obywatele zasadniczo nie bardzo mają pojęcie, na co są wydawane ich pieniądze przez samorządy, prawda, terytorialne. I my chcemy ułatwić obywatelom dostęp poprzez przedstawianie wydatków miast w prostej graficznie formie. Rozpoczynamy od Warszawy, przedstawiając mapę wydatków za 2015 rok sporządzoną na podstawie budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu, który się ukazuje koło czerwca. W tej chwili trwają konsultacje budżetu Warszawy na rok 2017. My roześlemy tę mapę do wszystkich radnych miejskich, dzielnicowych, tak żeby, prawda, mogli się zapoznać z tą strukturą i może, że tak powiem, no, wzbogacić swoją wiedzę na temat tego, na co miasto wydaje i zastanowić się w sposób krytyczny, czy mogłoby lepiej gospodarować naszymi pieniędzmi. Będziemy prezentować kolejne mapy w najbliższych dniach, tygodniach. To jest projekt zakrojony na długi okres. Będziemy chcieli współpracować z różnymi obywatelskimi inicjatywami z całej Polski przy tym. Chodzi o pobudzenie, prawda, aktywności obywateli też w tym kierunku, prawda, patrzenia na to, co się dzieje z ich pieniędzmi, a my wychodzimy z założenia, że każda złotówka z pieniędzy podatników powinna być wydawana w sposób jawny, przejrzysty, dlatego że to jest najlepszym hamulcem dla powstrzymania systemowego marnotrawstwa pieniędzy podatników, z którym mamy do czynienia od 27 lat. Jeżeli chodzi o poszczególne wydatki budżetu warszawskiego, ta struktura, którą Państwo widzą, ona zasadniczo, prawda, no niewiele się zmienia z roku na rok. No i są pewne takie elementy trwałe, które możemy już tutaj na wstępie, rozpoczynając debatę, poruszyć. I tu oddałbym głos mojemu współpracownikowi Pawłowi Skotarkowi, który no od lat zaangażowany jest w różne inicjatywy obywatelskie w Warszawie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tak jak już zostało powiedziane, projekt map wydatków miast wynika z naszego spostrzeżenia, że dostęp do informacji na temat sposobu gospodarowania publicznymi pieniędzmi w samorządach w szczególności jest co najmniej utrudniony. Te dane są publikowane bądź to na dużym poziomie ogólności, bądź też w sposób niezrozumiały, nieczytelny dla nie tylko mieszkańców, ale niejednokrotnie i samych radnych. I wychodząc naprzeciw tej diagnozie, chcieliśmy dokonać analizy wydatków samorządów tak, żeby obywatele mogli w sposób prosty zapoznać się z nimi, dlatego że uważamy, że wnikliwa obywatelska kontrola nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy jest jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Ja bym chciał na podstawie przygotowanej tej mapy wydatków Warszawy, którą Państwo widzą, posłużyć się kilkoma przykładami, bo tak jak już to zostało powiedziane, ta struktura wydatków generalnie na przestrzeni lat nie ulega zmianie i ja bym się posłużył takimi dwoma najbardziej chyba miarodajnymi przykładami, jak potrzebna jest ta analiza sposobu gospodarowania tymi pieniędzmi. I pierwsza sprawa, która rzuca się od razu, kiedy spojrzymy na tę infografikę, to są wydatki na transport zbiorowy, które stanowią zdecydowanie największą kwotę w budżecie. I z tym się wiąże kilka kwestii. Po pierwsze,
I jest mitem, że komunikacja zbiorowa w Warszawie, czy w ogóle, bo to jest symptomatyczne dla większości dużych miast, jest finansowana z wpływów z biletów. Gdyby komunikacja zbiorowa miała być z tych biletów finansowana, musiałyby one kosztować przynajmniej 12 zł. W tej chwili przychody ze sprzedaży biletów pokrywają niewiele ponad 1/3 kosztów funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Warszawie. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy jest to efektywny sposób zapewnienia takich usług publicznych w mieście. No i uważamy, że nie, że należałoby się zastanowić nad alternatywą, czy powinniśmy zmierzać do całkowitej komercjalizacji i być może prywatyzacji usług komunikacyjnych, czy może, tak jak to ma miejsce w Tallinie od 2013 roku, tam mieszkańcy Tallina mają możliwość, korzystają z komunikacji miejskiej bezpłatnie, w całości jest ona finansowana z podatków. Mieszkańcy, którzy płacą podatki w Tallinie, mają możliwość korzystania z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Zestawię to tylko z częstymi kampaniami warszawskiego ratusza zachęcającymi do płacenia podatków w Warszawie. No być może to jest jakaś droga do zachęcenia mieszkańców, żeby tutaj płacili podatki. Ja tylko dodam, że szacuje się, że nawet 750 tysięcy pracujących tutaj i mieszkających osób nie płaci w Warszawie podatków. Te szacunki co do strat dla budżetu miasta sięgają nawet 1,5 miliarda złotych rocznie. I na jednym biegunie chciałem właśnie ten przykład komunikacji przedstawić. Na drugim natomiast wydatki na kulturę fizyczną, które w budżecie stanowią niespełna 1% wydatków. Chciałem powiedzieć też o tym z jeszcze jednego względu, ponieważ przeprowadziliśmy w ostatnim czasie konsultacje społeczne z warszawskimi klubami sportowymi, które bardzo mocno podnosiły postulat uporządkowania zasad finansowania sportu przez samorząd. Ja tylko, żeby nie wchodzić w szczegóły, zwróciłbym uwagę na to, że w tym 1% środków budżetowych przekazywanych na kulturę fizyczną, większość tych środków jest blisko, czy ponad 3/4 tych środków jest przeznaczana na utrzymanie infrastruktury, to znaczy gospodarują nimi jednostki budżetowe Miasta Stołecznego Warszawy, a w połowie środki te służą na wypłatę wynagrodzeń w tych jednostkach budżetowych, z czego dla klubów sportowych i de facto na działalność sportową pozostaje de facto promil tych środków. I to są dwa takie przykłady. Ja tylko chciałem zarysować wnioski, jakie możemy wyciągać na podstawie tego typu analiz. My oczywiście będziemy chcieli po pierwsze porównywać między miastami te dane. Będziemy sukcesywnie publikować mapy wydatków kolejnych miast. Jak również będziemy wchodzić głębiej, również zaglądając do sprawozdań poszczególnych jednostek budżetowych i analizować efektywność wydawanych przez te jednostki pieniędzy, w szczególności, no ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia, bo z naszych obserwacji, które właśnie wynikają z tych analiz sprawozdań z wykonania budżetu,
No, wynika, że bolączką samorządu jest przerost biurokracji i nieefektywność gospodarowania tymi środkami i będziemy się temu przyglądać. Zachęcam do śledzenia projektu i naszej strony internetowej mapywydatków.pl. Będziemy sukcesywnie publikować dalsze infografiki, analizy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.